W ostatnich dniach ukazał się raport Profilaktyka chorób zakaźnych w Polsce. Refundacja apteczna szansą na poprawę dostępności do szczepień ochronnych. Autorami tego raportu są pan profesor Ernest Kuchar i pani Izabela Obarska. I właśnie chciałbym porozmawiać troszkę o wnioskach z tego raportu, bo jednym z takich głównych wniosków jest potrzeba zwiększenia finansowania, no i oczywiście systematycznej poprawy do dostępu do szczepień ochronnych. W sytuacji, kiedy to dofinansowanie nie jest wystarczające z budżetu państwa, no takim rozwiązaniem mogłaby być refundacja apteczna. Rząd. Jest wzmianka na ten temat, że jest to główny cel strategiczny i że powinniśmy rzeczywiście zwiększyć finansowanie szczepień ochronnych w ramach budżetu państwa. Tak jak pani powiedziała, jeśli nie będzie bezpieczeństwa tej szczepionki, ale również ze względu na koszt. I o ile zwracamy uwagę na dzieci, i tutaj szczepimy te dzieci regularnie i staramy się również zaszczepić je szczepionkami zalecanymi przeciwko patogenom, które nie są objęte szczepieniem obowiązkowym w ramach kalendarza szczepień ochronnym, o tyle jako osoby dorosłe zapominamy o konieczności szczepień. No a jak wiemy, nie wszystkie szczepienia zapewniają nam długotrwałą ochronę przed patogenem, w związku z tym niektóre szczepienia należy powtórzyć, na niektóre szczepienia nigdy nie byliśmy szczepieni, więc należałoby się zaszczepić, tak? Wyszczepialność przeciwko grypie pokazuje, jak traktujemy to dość, bym powiedziała, pobieżnie, tak, ten obowiązek szczepień przeciwko szczepieniom zalecanym, bo średnio dla całej populacji w Polsce to jest około 4%. Osoby po 65 roku życia szczepią się zaledwie w 15%, więc te wskaźniki są rzeczywiście niskie, więc korzyścią przede wszystkim dla budżetu państwa byłoby to, że bylibyśmy zabezpieczeni. To po pierwsze. Po drugie, refundacja apteczna dzieli koszty pomiędzy płatnikiem publicznym a pacjentem, czyli to nie jest tak, że płatnik publiczny ponosi całkowity koszt tego szczepienia, tak jak jest w kalendarzu szczepień obowiązkowych z budżetu państwa, który jest finansowany, natomiast tutaj płatnik publiczny dzieli się z pacjentem i zwykle te szczepienia są finansowane z 50% odpłatnością, chyba że mamy do czynienia z seniorów, u których szczepionka przeciwko grypie jest finansowana w 100%. No właśnie, dla polskich pacjentów ta refundacja apteczna jest dostępna tylko jeśli chodzi o szczepionki przeciwko grypie. Czy uważa pani, że mogłaby dotyczyć także innych szczepionek? Oczywiście, że tak. Szczepionki, wszystkie szczepienia zalecane poza kalendarzem szczepień, które są, plus szczepienia alternatywne do tych szczepień obowiązkowych, czyli tak jak szczepienia właśnie wysoko skojarzone, wieloskładnikowe, typu 6 w 1, mogłyby być z powodzeniem finansowane w ramach refundacji aptecznej. A jakie korzyści wskazałaby pani, korzyści refundacji aptecznej właśnie w przypadku tych wysoko skojarzonych szczepionek? No, przede wszystkim są to szczepionki, które zapewniają wyższy komfort i bezpieczeństwo szczepień. Teraz w dobie epidemii jest to niezwykle ważne, żeby zmniejszyć się ilość iniekcji podczas jednej wizyty i ilość wizyt w ogóle w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie ten dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest w tej chwili bardzo ograniczony. Co warto jeszcze podkreślić, w tej chwili w Polsce około 60-70% rodziców już ze względu na dobro dziecka, ze względu na jego komfort i bezpieczeństwo decyduje się właśnie na zakup szczepionki pełnopłatnej, szczepionki wysoko skojarzonej i zaledwie właśnie około 30-40% rodziców korzysta dalej z programu szczepień ochronnych. W związku z tym to są korzyści nie tylko dla systemu, ale korzyści również dla tych rodziców, których można by było odciążyć po części z finansowania tej szczepionki wysoko skojarzonej. Rodzice ci być może przeznaczyliby część tej kwoty na pozostałe szczepienia zalecane, które jeszcze nie są finansowane ani w ramach kalendarza szczepień, ani nie są finansowane jeszcze do tej pory w ramach refundacji aptecznej. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.